Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. W ostatnim odcinku skończyłem w tym miejscu, gdzie zerwany pokonał mnie dość szybko dwoma strzałami, ale miałem też mało zdrowia. Teraz jestem trochę bardziej wyposażony, trochę lepiej. Integralność podniesiona, mam apteczkę małą, co prawda, ale zawsze. No, dodatkowo na pokładzie astronauta, czyli artefakt, który nam przywróci zdrowie, gdybyśmy zginęli, znaczy życie. I tak samo pasożyt, który przy utracie, przy śmiertelnym ciosie też nas odżywi. Ja będę starał się dojść oczywiście jak najdalej. No, nasz punkt, nasz cel to jest wejście na szczyt góry. A teraz właśnie dopadł nas zerwany w tym miejscu i zauważyłem, że lepiej jest bić się z nim w zwarciu, wykorzystując nasz miecz i tutaj tylko go omijać, dość szybko to życie mu schodzi. Parę ciosów, za dużo też życia nie straciłem, jeszcze przy ostrzale tych kwadratowych chłopaków, więc też sprawnie to poszło. No a walczyłem z zerwanym, to jest taki no jeden z trudniejszych tutaj na tym biomie przeciwników, moim zdaniem. Trzeba trochę się tutaj nabiegać, nastarać, żeby nie stracić za dużo życia. No a tak jak już mówiłem, zdrowie tutaj jest bardzo istotne, żeby w miarę nad nim panować. No i kluczowa rzecz to zbieranie, podnoszenie integralności na pierwszym poziomie. No, tutaj podnoszenie oczywiście biegłości, tu jest siódmy poziom biegłości. No i też odpowiednia broń. To są moim zdaniem kluczowe momenty. I jak na początku myślałem sobie, dobra, startuję ze statku jeszcze raz, więc jak najszybciej dotrzeć do portalu, żeby przejść tutaj do tej krainy. Tak teraz proponuję bardziej skupić się na tym, żeby mimo wszystko zaliczyć pierwszą krainę na maksa, zbierać kiedy tylko możliwe tę żywicę i podnosić poziom naszej integralności, zbierać jak najlepszą broń. Dla mnie na ten moment najlepszy jest ten karabinek taki, który dość szybko strzela. Tam jest kwestia też, jakie ma tam dodatkowe opcje. Niektórzy preferują wiązkę. No, czasami to faktycznie jest dużo przeciwników, to się sprawdza. Tutaj cały czas zbieram, podnoszę sobie tą integralność. No i wychodzę z założenia, że jeżeli wchodzę do nowej lokacji, to bo w pierwszym biomie to już znam tę lokację, wiem, w której jest wróg, a w której jest tylko jakiś właśnie posąg z artefaktem. O właśnie, tutaj mamy ten karabin tachiomatyczny. Tylko zawsze to, że jest siódmy poziom, nie znaczy, że jest lepszy, bo w moim przypadku mój paszczomiot ma więcej, zadaje więcej obrażeń. Więc to trzeba odpowiednio też kalkulować, czy obrażenia są ważne, czy to jak na przykład szybko on strzela. Dla mnie na ten moment przy drugim biomie ten karabinek jest super bronią. I pierwsze co, to właśnie wchodzę do nowej lokacji powoli, bo czasami można wykorzystać fakt, że drzwi się zamkną i potem takiego wroga sobie trzymasz przy drzwiach, otwierasz, strzelasz, zamykasz drzwi. W ten sposób można go łatwo wykończyć. A jak się za daleko wejdziesz w taką lokację, to nagle się okazuje, że masz bardzo wielu przeciwników naraz, na przykład jeszcze takich dużych, groźnych z osłoną w ogóle, gdzie trzeba podejść do niego, uderzyć mieczem, dopiero wtedy możesz do niego strzelać. A do tego jak jeszcze dojdzie na przykład posąg taki zielony, gdzie trzeba go w pierwszej kolejności rozwalić, żeby w ogóle zadawać obrażenia przeciwnikom, no to też jest wtedy duży problem. Ale tak, no to zawsze staram się tutaj obadać, jak teraz jest jeszcze tutaj gdzieś zielony właśnie, zielony punkt do zdobycia. Tylko on chyba jest tutaj pod wodą. Więc zawsze na spokojnie obadać. W pierwszej kolejności tak, czyścimy cały teren z wrogów, potem zbieramy wszystkie zielone dodatki do naszego zdrowia. Skrzynie to też na pewno te bez jakiejś tam szkodliwości otworzyć. No chyba, że oczyścić, bo mamy dużo na przykład eteru. To jest na przykład skrzynia, też w miarę
prosto, można do niej dojść. No i powiem tak, no i tutaj to, że jest pustko strzał na 9, to wcale nie znaczy, że jest lepszy niż nasz. Niż nasz karabin, więc czasami po prostu to odpuszczam. Źle podchodziłem do gry, to znaczy, bo trzeba powiedzieć o tym, żeby po pierwsze właśnie budować integralność, żeby to jego zdrowia było, ten pasek zdrowia był długi, mieć ze sobą apteczkę na wszelki wypadek. Jeżeli podchodzimy do takiego jakby miejsca, w którym można kupować różne rzeczy za obolit, no i ten obolit zbierać oczywiście. Wszystko, cały obolit, jak się tylko da, z wrogów. Jeżeli mamy jakieś takie obeliski, jak tutaj obolitu, chociaż to nie jest chyba obelisk, to też to wszystko zbierać maksymalnie, bo potem przychodzimy do takiego miejsca, w którym można różne rzeczy kupić za obolit. No i jak się pojawia astronauta, nie zawsze jest do wyboru, więc to też trudno. Ale jeżeli w pierwszym biomie nie ma, to jest jeszcze szansa, że w drugim biomie, czyli w tym obecnym, będzie astronauta do zdobycia. No i fajnie, jakby się udało znaleźć pasożyta, który nam dodaje, znaczy zdrowie, jeśli zginiemy, dostaniemy cios kończący, taki ostatni, czyli który miałby nas zabić, to nam odnowi zdrowie, więc w tym przypadku mamy tak, mamy apteczkę, mamy rozwiniętą integralność, mamy astronautę i mamy pasożyta, więc jest dużo szans na to, że walczymy z jakimś ostatecznym przeciwnikiem, to że przetrwamy. Tylko, że czasami jest tak, że właśnie ja na przykład tu wchodzę, drzwi się za mną zamykają, tworzy się blokada i wtedy jest masowany atak. O, tu z góry, tu działko, tutaj znowu kolejne działko, więc trzeba trochę ogarniać tematu. Ja na ten moment może przestanę mówić, trochę się postrzelamy. Myślę, że mamy oczyszczony teren, teraz jest kwestia tylko pozbierania tego, co się da. Tam, gdzie możemy wejść, to możemy. No, na razie nie mamy haka, ale hak zdobywamy po pokonaniu bossa, drugiego bossa z tego poziomu właśnie, do którego teraz powoli zmierzam. Mam nadzieję, że się uda do niego dotrzeć, a na razie trzeba pozbierać to, co można tu pozbierać. O, tam na górze jeszcze coś widać przez ścianę, że jest jakiś przeciwnik, ale to prawdopodobnie jest właśnie wieżyczka z osłoną, czyli trzeba do niej dojść, doskoczyć, uderzyć z mieczem, rozwalić. I właściwie ten doskok z mieczem powoduje, że właściwie od razu ją rozwalamy i mamy to z głowy. No i już tam jest zielony cypylion albo żywica.
Tu mamy skrzynię, którą spokojnie możemy otworzyć i mamy na 9 poziomie z ładunkiem wybuchowym karabin pneumatyczny. Zmieniam, a jest dodatkowo rosnące tempo. Widziałem tam w zdolnościach, czyli przyspiesza po prostu z tej wadliwej żywicy, nigdy nie biorę. To powoduje to, że dostajemy tam po prostu jeden poziom, a szkoda się tutaj zatruwać na potrzeby tylko tego, żeby zdobyć sobie jakiś poziom wyżej. Myślę, że spokojnie można znaleźć, eksplorując taką żywicę i na spokojnie się sobie podnieść. No to też tu chwilę tego było właśnie na górze. Warto zbadać, bo być może tam będzie na przykład pasożyt jakiś ciekawy. Albo czasami się zdarza, że nie musisz w sklepie astronauty znaleźć, tylko gdzieś w jakiejś takiej lokacji. No to bossem miałem też taką sytuację, że po prostu sobie stał na posągu do zdobycia. A tu eter, więc warto. Tam mamy skrzynię zatrutą, więc też specjalnie nie korzystam z tego. I tam jest coś do sytuacji, trzeba to rozwalić. Zawsze potem jeszcze puszcza taką falę, a tu niestety, o, na dole puszcza tą falę, a tutaj niestety jego karabin spadł w takie miejsce, że nie będę próbował go zdobyć, trudno, mam w miarę dobry karabinek i tu znowu mamy zerwanego. Taka smuga pomarańczowa mówi o tym, w którą stronę poleciał, więc też warto, o, już tu poleciał, więc ja staram się jak najszybciej skrócić dystans i potem skakać, daszować na lewo, prawo i atakować go właśnie. Trochę tego zdrowia mi zabrał, no trudno. Ale trzeba już nawet apteczki zużyte. Liczę na to, że coś zdobędziemy. No cały czas w głowie jest to, że mamy pasożyta. Kolejny eter. Mamy astronautę, no ale chciałbym dojść jak najdalej, bo nadal idziemy. Mamy za cel wejść na szczyt góry.
Tu jest właśnie w tym drugim biomie sklep. Mamy 499 tych naszych obolitu. Tu mamy dużą siłkę. Możemy oczywiście kupić, bo apteczka nam się przyda jak najbardziej. No i właśnie zostały tylko jeszcze dwa. Ten stabilizator. Także wyposażam się w artefakty wszelkie możliwe, jakie są dostępne. No już zostało mało obolitu. Teoretycznie tu prawie jeszcze jest zwiększenie integralności, ale to kosztuje 360 chyba, więc zawsze jest opcja, że gdzieś pójdziesz dalej, pozbierasz i potem tutaj wrócisz. A póki co zostaje nam tylko dalsza eksploracja. Kontynuowałam eksperymenty na sobie z wykorzystaniem znalezionych technologii. Nieodwracalnie skażona. Tak określiłby mój stan podręcznik zwiadowcy. Traciłam część siebie. Urządzenie niepokojąco łatwo połączyło się ze skafandrem, jakby mnie rozpoznało. Myślałem, że już tutaj jest boss i przejście do bossa, ale okazało się, że nie. To jeszcze nie tędy. I tu po prostu trzeba w miarę to obejść, minąć. Najlepiej daszem, który akurat dostałem. I adrenalina wyzerowana. Ale adrenalinę można... I tutaj po prostu jest porażka. Traciłem tutaj dużo, bo byłem zaskoczony takim przeciwnikiem. Chciałem się schować za tym, a okazuje się, że on to rozwala. I gość mnie tu prawie już masakrował. Nie? Przechodzisz taki kawałek, dochodzisz, to jest właściwie arena, na której często można spotkać takich potężnych wrogów. Tu muszę się na chwilę skryć, ale okazuje się, że gościu tutaj przychodzi. Podejrzewam, że powinienem w tym momencie biec dalej, a nie z nim walczyć. Ale myślałem, że to jest jakiś, no nie wiem, istotny przeciwnik, z którym trzeba walczyć. I moim błędem było to, że ja tutaj z nim walczyłem. Jak zobaczycie, stracę te moje wszystkie dobre artefakty. Dobry chłopak tutaj rozwali. Okazuje się, że przeszedł blokada obszaru aktywna w tym momencie, jak on przechodzi, zabija pierwszy raz. No i właśnie blokada jest aktywna.
I teraz figurka astronauty, powrót umożliwiony w figurce astronauty. To był drugi powrót. Mało zdrowia, ale on też ma mało zdrowia. Znowu dostałem. Teraz wracam dzięki pasożytowi. Ale on też ginie. No ale patrzcie, ile mam zdrowia i tutaj 8 poziom biegłości. Wszystkie te moje takie fajne rzeczy straciłem, więc myślę, że warto to w tym momencie po prostu biec. Biec jak najszybciej. Biec. Ale jest fiolka. Na szczęście szybko dodamy zdrowie. A tu jeszcze mamy taki fajny motyw, że możemy sobie integralność poprawić. Jak jest zielony, to luz. Jak jest czerwone takie łoże, to wtedy trzeba uważać, bo integralność nam daje, jakiś przytęp nam daje, ale integralność nam może spaść. Więc lecimy dalej.
Wychodzę za róg, a tu się okazuje, że mamy działko. Działkiem tu spoko. Ale jest też zerwany. Mam zdrowia tyle, ile mam. Tutaj leży, że kurczę, apteczka, nie zauważyłem jej. Ale wiedziałem, że właśnie zaraz do mnie zerwany dojdzie. Chciałem zrobić się w zwarciu. Nie wziąłem tamtej apteczki. Kurczę, teraz jak nie będę miał prędzej. Stwierdziłem, dobra, biegnę, żeby dobiec jak najdalej, żeby się udało. Tam z tyłu ze mnie pewnie ktoś będzie strzelał, więc starałem się biec zygzakiem. I tu szybko jest aktywacja, przenoszę się. Bardzo mało zdrowia, jeden strzał i po mnie i wszystko idę od nowa. Tutaj kluczowy moment w sumie był ten mój taki desperacki bieg. Udało się. Udało się. Zdobyłam szczyt. Sygnatura energetyczna jest gdzieś tutaj. To jest miejsce właśnie, kiedy zdobywamy szczyt i stąd już dochodzimy do walki z bossem. To jest pierwszy raz, kiedy zobaczyłem bossa. Tutaj też by tak krótko nagram też taki filmik, bo jak dotąd dojdziecie, to potem już na wczesnym etapie tego biomu pojawia się portal, który z automatu nas przeniesie tutaj i nie trzeba tego wszystkiego tam po drodze przechodzić. Więc to jest też fajne ułatwienie. Jak ja zobaczyłem, że to jest taki portal przenoszący, to po prostu uff. Czasami i tak idę cały poziom, żeby zdobyć sobie, podnieść integralność albo kupić ewentualnie astronautę, ale ogólnie z tego portalu trzeba skorzystać tutaj, w tym miejscu. To będzie każdy wiedział, gdzie to jest. Pojawia się portal, przechodzimy, jesteśmy od razu przy bosie. Więc super sprawa, że można tak z tego skorzystać. A tutaj już finalne podejście, znaczy podejście, w którym mi się udało, jak wyglądały moje statystyki na ten moment, jak to było rozbudowane. Miałem dwie apteczki, miałem artefakt, nie miałem astronauty, nie miałem pasożyta, więc polegałem tylko na dwóch apteczkach. A oczywiście karabin z wiązką pustki. Tej wiązki tutaj chyba rzadko używałem. No i walka z bossem. Ja tutaj sprawdzałem jakieś tam poradniki, jak walczyć. Są pewne uwagi cenne. Ale w miarę ogólnie chodzi o to, żeby tylko dasować. No ogólnie ludzie mówią, że to jest bardzo prosty boss i w ogóle, ha, ha, ha.
No ale tu trzeba trochę spędzić czasu, żeby do niego dojść, więc to nie jest tak, że to jest banalny bot i w ogóle raz, dwa, trzy, nie? Bo jak widać, to jest taki typowy bullet hell. Ale zobaczmy. Pierwsza faza za nami, próbowałem też bić się we dwóch, ale wtedy to zdrowie ma dużo większe i trudniej go pokonać. Tutaj w miarę szybko, sprawnie to poszło, mało wielce straciłem, nawet apteczek nie użyłem. No tu mamy drugą fazę. Ważne jest, tutaj żeby omijać te niebieskie i to pomarańczowe właściwie kontrolować. Czyli przez te niebieskie przechodzić i potem uważać, żeby nie dostać pomarańczowe. Mi się to nie do końca zawsze udaje, ale fajnie, bo nie zabiera mi tak strasznie dużo zdrowia. Więc nie jest taki jakiś wielki problem, że ci zaraz pół zdrowia zabierze. No i cały czas przydaje się, tutaj ja tego nie robiłem, żeby strzelać w niego jednak, bo on musi w którymś momencie dostać tyle obrażeń. Tu kluczowy moment. Nie w którym miejscu to ma. Tak. Właśnie. Trzeba tu pójść na bok i on cały czas leci przez środek. A tutaj tylko mijać niebieską falę. Te pomarańczowe w ogóle nas nie interesują. Tu stoisz i mijasz tylko niebieską falę daszem i jest ok. A potem znowu już walka na arenie. Kolega dostaje drugi raz i zaczyna się trzecia faza. Tu już w ogóle jest kosmos, ale wystarczy się skupić i jakoś to idzie, chociaż no, mam jeszcze apteczkę w zapasie, to skontrolowałem poziom zdrowia i ta perspektywa, że nie mam pasożyta, nie mam astronauty, więc tylko mam tą apteczkę, która doda mi dużo zdrowia, ale żeby muszę się po prostu pilnować i cały czas strzelać. Ma jeszcze dodatkowo atak w ręce, więc na to też trzeba uważać. No i do boju.
tutaj tętno przy walce jest na pewno bardzo wysokie i człowiekowi bije serce. Ktoś tam powie, to jest prosty boss. Może prosty, ale jak podchodzisz do niego kilka razy, jak po drodze musisz tyle rzeczy zrobić, to... I tu nagle prawie cały pasek zdrowia mi został. Ale dzięki temu zdobywamy cenny przedmiot. Może nie ten, ale ten tutaj na środku. Już na stałe będziemy mogli go wykorzystywać. Otwierają się nowe ścieżki, nowe możliwości. Super sprawa. Znalazłam technologię obcych na innych zwłokach. Skan ponownie wskazuje na możliwe ulepszenie skafandra. Ryzyko minimalne. Integracja systemu zakończona. Zrobię test funkcjonalności. Zaczepienie, właśnie kolejny moment, motyw. Teraz te wszelkie pomarańczowe rzeczy będziemy mogli już z nich korzystać, używać, przenosić się, więc na pewno otwierają się nowe możliwości. Być może to był ten pierwsze dwa biomy najtrudniejsze, a teraz może później już łatwiej, nie wiem. No myślę, że kolejni bossowie też będą wymagający. Tu jest do odczepiania pasożytów, ja nic nie będę odczepiał, bo nie mam żadnego pasożyta. Tutaj jest do kostek, można przynieść kostki, wytworzyć jakiś przedmiot. Myślę, że to będzie łatwiejsze dojście do kostki niż poprzednie miejsce do kostki, gdzie trzeba pokonać pierwszego bossa. Chociaż ktoś tam mówił, że nie trzeba, bo można opcjonalnie to zrobić, ale ja osobiście nie wiem, jak to zrobić opcjonalnie. W każdym razie tak to wygląda i fajnie. Tam jeszcze zauważyłem, że jest jakiś... O, tu przeleciałem w ogóle, masakra. Że jest, mam jakiś zielony krzyżyk gdzieś tutaj z boku. I jak tam wskoczyć? Trzeba po prostu wybić się i potem daszem. Bo raczej nie łapać się tej kuli żółtej, bo ona wyrzuca. Wyrzuca trochę tak bezwiednie. Więc mamy żywicę, a teraz znowu można skok, dasz, przytrzymać ten dasz i lecimy. No i mamy jeszcze miejsce, do którego mamy teraz dojść, bo użyj ikaryjskiego chwytaka, by dostać się do wrót. A tu mamy kolejne wrota do kolejnego biomu. Teleport znajdujący się na pustyni przeniósł mnie do Cytadeli, za ten ogromny mur w lesie. Docieramy do Cytadeli, nowy teren, aż się człowiek wtedy rwie do tego, żeby poznawać nowych przeciwników. Mamy nowe szyfry. I zaczyna się zabawa, 1 z 15, zaczyna się zabawa na nowo i teraz znowu trzeba to poznać wszystko, więc super. Także już jestem ciekawy, jak to za tymi drzwiami będzie wyglądało. W następnym odcinku oczywiście zwiedzamy Cytadelę.